Czy lubi pan wspominać w ogóle? To jest wspominanie, które często jest rodzajem takiej trochę smutnej takiej spowiedzi, dlatego że wtedy myśli się przy okazji, że ilu ludziom nie okazało się tej wdzięczności wtedy, że się ją zrozumiało za późno. No tak jak zacytowane na śmierć te słowa księdza Twardowskiego, tak. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. Tak. Więc to rzeczywiście jest jedna z najpiękniejszych i najmądrzejszych fraz w całej poezji. Nie bardzo intrygują pana wspomnienia związane z Lwowem. To jest takie miejsce, do którego chyba, jak pan kiedyś powiedział, też serce lgnie i że jeszcze pan ciągle o tym Lwowie myśli, mimo że po wojnie pan tam nie powrócił. Myślę oczywiście o domu, myślę o całym mieście. Wie pani, to były czasy najpierw okupacji bolszewickiej, potem niemieckiej, więc to były takie czasy, w których rodzice nie bardzo mieli nad nami kontrolę. No, trzeba było zadbać o chleb codzienny, o istnienie po prostu. Także ja się dość tak wałęsałem po Lwowie z kolegami. Lekcje się odbywały w szkole, nie odbywały. Tu się przychodziło, się okazało, że profesor jest aresztowany na przykład, prawda? Klasa zlikwidowana. Przede wszystkim myślę oczywiście o moim domu, o tych trzech wieżach Kościoła Świętej Elżbiety, uwiecznionych w tej piosence wyjeżdżających ze Lwowa, że z dali widać już niestety wieżę Kościoła Elżbiety. Może uda się, że powrócę znów i zobaczę miasto Lwów. Także ja widziałem z balkonu naszego domu, to tak dosłownie prawie na wyciągnięcie ręki miałem tę wieżę Kościoła Świętej Elżbiety. We Lwowie jeszcze nie przyszło mi do głowy, że ja kiedykolwiek będę uprawiać w ogóle muzykę. A w którym momencie życia pan poczuł, że pan już jest kompozytorem, twórcą? No a to niesie ze sobą pewne obciążenia, prawda, tą odpowiedzialność. Ja to poczułem po raz pierwszy w Krakowie, w gimnazjum Świętej Anny. Miałem wtedy lat 15. W tym niesłychanie ekskluzywnym takim gimnazjum, że ja należałem do, no może w pewnym sensie do parszywych owiec, bo we wszystkich przedmiotach tych, no, tak zwanych ścisłych, fizyka, matematyka i tak dalej, to zawsze niedostateczne odpowiedzi. Ja nie wiem, jakim cudem ja gimnazjum skończyłem w ogóle, ale to były czasy, gdzie rzeczywiście, jeśli się było dobrym w łacinie, w polskim, to były... Czasy humanistyczne. To były czasy takie, tak, że łacinnik i polonista, wykładowca ewentualnego języka obcego. Raz to był angielski, raz to był niemiecki w szkole, bo w przedszkolu był francuski. Jak może pani kiedyś opowiadałem, to w ten sposób nas w przedszkolu, że były takie figurki marcepanowe zwierzątek różnych kolorowych. No i trzeba było powiedzieć, jak to zwierzę się nazywa po francusku, wtedy można było to zjeść. To były moje początki francuskiego. Ale wracając do tego właśnie pierwszego poczucia odpowiedzialności, te dwie miniaturki fortepianowe, które ja skomponowałem jeszcze, no, w takim najważniejszym właściwie okresie mojego życia, tych dwóch, prawie trzech lat, które spędziłem w Rzeszowie na drodze, patetycznie mówiąc, wygnańczej ze Lwowa, gdzie zacząłem się porządnie uczyć muzyki, gdzie zetknąłem się z kolegami opętanymi muzyką. To był niesłychanie ciekawy okres. Najpierw napisałem Poloneza, po czym następnym moim utworem był utwór, który właściwie był odkryciem czegoś w rodzaju dodekafonicznego. Potem jakoś wreszcie napisałem te dwie miniaturki, które wykonałem gdzieś tam w Rzeszowie. To był pierwszy mój sukces na konkursie młodych talentów w Rzeszowie. Wtedy Adam Harasiewicz zajął pierwsze miejsce oczywiście, a ja zająłem drugie. Grałem pierwszą część sonaty walsztajnowskiej i dwie miniatury dziecięce, tak to nazwałem, Wojciecha Kilara. Ale wtedy jeszcze jakby tej odpowiedzialności nie czułem. Natomiast w tej szkole krakowskiej była jakaś akademia, ja tam wykonałem te dwie miniatury. I tam właśnie, ach, mówi, mamy kompozytora w klasie naszej. I wtedy ja sobie po raz pierwszy miałem to, co można by nazwać właśnie poczuciem odpowiedzialności, że ja reprezentuję moją klasę w tym gimnazjum. Potem to już liceum katowickie, no to już oczywiście poczucie odpowiedzialności, to już konkurencja, to już wspaniali koledzy, również komponujący, znakomity Zdzisław Szostak, taki mój wzór wtedy właściwie. Potem się tam Szalonek pojawił. No to już było środowisko. Normalne studia, wtedy już była odpowiedzialność, no taka właściwie zawodowa. No, a pierwsza odpowiedzialność, taka już brutalna, no to były pierwsze zarobione
same pieniądze. To była muzyka dla Teatru Lalek Banialuka w Bielsku za bodajże to się nazywało O górniku Boulandrze według Morcinka. To już wtedy poczułem, co to znaczy odpowiedzialność wobec tego zespołu ludzi. Ponieważ już sięgnęliśmy do wspomnień, tutaj pan przywołał i Rzeszów, i Kraków, i Katowice. Gdyby udało się panu, co jest niemożliwe oczywiście, zaprosić ludzi, którzy kształtowali pana osobowość. Kogo chciałby pan na takie spotkanie urodzinowe zaprosić? No wielu ludzi, którzy już nie żyją. Mistrzów, tak. No wszystkim chciałbym zaprosić do mojego ojczyma, pana Antoniego Graziadio, który tutaj zresztą był dyrektorem teatru w Sosnowcu i grał w Teatrze Katowickim. Chciałbym zaprosić tego mojego profesora Kazimierza Mirskiego, który studiował przed wojną Egona Petri, który mi powiedział, jak się zorientował, że ja piszę, powiedział: a zostaw ten, jak ty masz taki talent, to co ty będziesz się fortepianem zajmował. Cały szereg ludzi tutaj z liceum muzycznego, też no niestety już nieżyjących, którzy mnie nauczyli innych rzeczy, nie tylko muzyki, rzeczy ważniejszych. Nasza polonistka, pani Felicja Kisielińska, pani nasza surowa, ale cudowna, pani Rymerowa, która historii nas uczyła, moi łacinnicy. A już z takich muzycznych, no to już tak sięgając w najbliższe czasy, no też z tych nieżyjących, no Witolda Rowickiego, Karola Stryje, którym tyle zawdzięczam. Ja miałem taki okres kilku lat przed 62 rokiem, że właściwie zupełnie byłem zagubiony. Czułem, że trzeba robić coś innego niż ten taki no, styl, który w latach 50. jeszcze panował. Który wydał zresztą fantastyczne dzieła. Koncert na orkiestrę Lutosławskiego, daj Boże zdrowia. Takie okresy, w których powstają takie dzieła wiekopomne. I Karol Stryja zaryzykował zagranie mojego utworu RIF 62 na warszawskiej jesieni. Ten utwór był pisowany, no i że tak powiem, narodziłem się na nowo w tym 62 roku. Po raz znowu się narodziłem po 12 latach po RIF-ie Krzesanym w 74 roku. I tu z kolei jesteśmy przy Rowickim, bo ślady tej ręki Rowickiego są w wielu polskich partyturach. I także one są u mnie, i to w dwóch utworach. On był znakomitym doradcą kompozytorów. Na przykład w Krzesanym poradził mi sprawę tego finału. Ja się przyznaję do tego, żeby ta kapela grała do końca. U mnie była tylko ta improwizacja, ten bałagan orkiestrowy, że każdy gra co chce i tak dalej. Po tej nucie Krzesanej, tak? Tak. A on mi poradził, żeby smyczki do końca grały tą melodię. To jest ważne. Ja wszystkim bym pozapraszał tych dyrygentów. Trudno ich wymienić. Rowicki, ale mówiąc już o żyjących, oczywiście Wit, oczywiście Błaszczyk, oczywiście Maksymiuk, oczywiście kochany Marek Pijarowski. Wszystkich, którzy dyrygują moimi utworami. Od nich zależy egzystencja pana dzieł. Od nich zależy egzystencja moich dzieł. Ale jednak wrócę do tych nieżyjących. Pierwszą osobą, którą chciałbym zaprosić na te urodziny, no to jest mój przyjaciel, powiem skromniej. A za to największy autorytet, to jest Witold Lutosławski. Za to oczywiście, że pisał tak wspaniałą muzykę, to jest oczywiste. Ale za to, co mówił o muzyce, to jest dla mnie największy autorytet. Bo człowiek, który pisze tak muzykę pełną, czy jednocześnie absolutnie humanistyczną, absolutnie skierowaną do człowieka, a jednocześnie tak doskonałą formalnie, doskonałą w każdym szczególe, to jest dla mnie nieosiągalne. Mój jest raczej ten taki szerszy, ogólny, taki formalny rzut. Ten mam niezły, powiedziałbym sobie, no, mam w ręku. Natomiast Lutosławski to jest absolutna pełnia muzyki. To jest wszystko. To jest humanistyczne przesłanie. To jest forma, tak jak z Felicji Krainie Czarów te zwierzęta mówią. Zacznij, opowiedz wszystko po kolei, a kiedy dojdziesz do końca, przerwij. I każdy szczegół wzięty którymkolwiek z partytury Lutosławskiego jest brylantem. On był inny od wszystkich i to było w nim też nadzwyczajne. Mówimy o ludziach, którym pan no, w pewnym sensie coś zawdzięcza, prawda? To jest objaw pewnej pokory wobec świata, wobec muzyki, wobec ludzi. Czy pan zawsze był taki? Myślę, że jako młody człowiek tej pokory pan nie posiadał. Prawda? Nie, nie, ja miałem takie okresy. W tym okresie zwłaszcza, o którym wspominałem, po RIF-ie 62, kiedy ten oszałamiający sukces tego utworu, który w kilka miesięcy potem wykonał Lukas Foss z Nowojorską Filharmonią, z orkiestrą Cleveland, z Filadelfią, to wtedy mi się trochę w głowie przewróciło.
Żeby już pozostać do końca szczerym, to nie jest akcja umoralniająca Armii Zbawienia. Ja po prostu wtedy byłem dość zaprzyjaźniony z narodowym napojem polskim, którego od 30 lat nie używam w ogóle. To w połączeniu z tym sukcesem, z życiem biesiadnym, z tym z takim nastrojem w ogóle wśród kolegów takim naszym, do przodu teraz, każda warszawska jesień, nowe tak. pomysły. Spowodowało tego, zamęt. Spowodowało zamęt. Ale jak ja spoglądam na to wszystko z perspektywy czasu, to wszystko działo się bardzo dobrze. No, byłem chyba pierwszym kompozytorem polskim, który to był 63 rok, no, Nowojorska Filharmonia, nie wykonuje jego riff 62, że ja tego zupełnie nie wykorzystałem. Że ja zamiast zacząć pisać listy, nie zamiast próbować tam pojechać, proponowano mi nawet jazdę, ale frachtowcem. Jak obliczyłem, żeby trwało z 4 miesiące. Wtedy tego słowa używam nie w jego ścisłym znaczeniu, że to jest lenistwo. Oczywiście jestem pracowity w pisaniu muzyki, ale już w zajmowaniu się tą muzyką, w jej propagowaniu, to jestem strasznie leniwy. Ja wiele okazji w życiu zaprzepaściłem i teraz myślę, że właściwie stało się bardzo dobrze, bo gdybym ja tak ciągnął te profity z tego riffu 62, być może bardzo długo pisałbym w ten sposób, tak, wie pani, zacząłbym jeździć po jakichś tam festiwalach, jakiś Donau Eschingen. A ja sobie prowadziłem swoje życie dalej, pisałem i tak jakoś naturalnie to wszystko się działo w moim życiu. Łaskawie na mnie Pan Bóg spojrzał. Na przykład ta sprawa, gdy pani wspomniała, tych wykonań zagranicznych, dla mnie zawsze najważniejsze jest to, co tutaj. Ja tam słyszę, że gdzieś tam Singapur, Nowy Jork, codziennie 5 koncertów w tym mieście, wie pani, co wykonanie w Londynie. Przecież ten ginie gdzieś zupełnie, prawda? Natomiast tutaj wśród swoich to jest jednak zupełnie coś innego. Tu odzywa się w panu romantyk. A może leń właśnie, który nie bardzo lubi wychylać nosa. No jest parę takich miejsc oczywiście, gdzie ja się czuję dobrze. No to jest Paryż, powiedzmy, co się tam się czuję jak w domu. No, bardzo lubię Niemcy na przykład. Jest parę miast niemieckich, które czuję się bardzo dobrze. Nie wiem, Monachium na przykład. Ale chce pan wracać tutaj jednak. Ale wracać tutaj. I tak wracam do początku naszej rozmowy, że ja się zorientowałem, sobie uświadomiłem jedną rzecz, którą niby się wie. Bo się tak mówi, że artysta powinien pozostać dzieckiem. To znaczy, że powinien tym światem tak się jakoś zachwycić w sposób naiwny, prosty, że to właśnie może prowadzić do głębi, że taki był Mozart. Uświadomiłem sobie, że rzeczywiście na tym polega jakby rozwój, że trzeba pozostać trochę dzieckiem, trzeba pozostać trochę nawet takim amatorem. Nie ma większego niebezpieczeństwa niż akademist. Tutaj któremuś z naszych biskupów ktoś powiedział po nominacji, życzę ci, żebyś nie zbiskupiał. Żeby zostało we mnie trochę kogoś takiego, kto tą muzyką trochę się tak bawi, traktuje to nie jako popis mistrzostwa, jako pokaz swojej maestrii, tylko że mówi jakimiś prostymi, najprostszymi, najskromniejszymi słowami, tak jak to mówił pod koniec życia Jarosław Iwaszkiewicz w swoich najlepszych dziełach, bo te są najwspanialsze, mapa pogody i podobne. I tak jak zmierzał, wydaje mi się, ku temu też Witold Lutosławski. Cóż, tyle razy mówiliśmy o Lutosławskim, no chciałbym tym zakończyć, tym moim takim jakby żalem, że go nie ma, bo to można powiedzieć troszkę złośliwie, że jak kota nie ma, myszy w domu harcują. Gór czerpie bardzo wielu muzyków. Co panu dawały góry, te wędrówki? Jeśli na przykład zgłębimy się w Pismo Święte, to tam ciągle się pojawiają te góry jako właściwie symbol i można powiedzieć, że im wyżej w góry, tym bliżej Boga. Co zresztą nawet w takich codziennych sytuacjach się objawia. Ja zauważyłem, że ludzie stają się jakby lepsi tam. Są grzeczniejsi wobec siebie, milsi, że gdzieś tak powyżej schroniska Murowaniec zaczyna się kontakt z troszkę innymi ludźmi. To prawda, tak. Pozdrawiają się, dzielą się. Pamiętam na Orlej Perci dzielenie się wodą, w jakiś straszny upał, kiedy szliśmy tam, prawda, no ktoś mówi, czy nie macie wody, no oczywiście daliśmy mu łyk, to jest dosłownie jak na pustyni, no ale jeśli chodzi o muzykę, no to jest fantastyczna ta nasza muzyka góralska, jeśli muzyka często fascynująca z różnych regionów świata, przeważnie łączy się z jakimiś instrumentami, które nie są w powszednim użyciu. Natomiast ta kapela góralska, no to są smyczki, to są te nasze kochane smyczki, na które pisał Beethoven swoje kwartety, czy Bacewiczów na swój koncert na smyczki, czy Bartok swoją muzykę. Te rytmy
Sparta lidyjska, no daje tą, tą niepowtarzalną właściwie atmosferę. I znowu człowiek, znowu kto się odkrył. Ale ja jestem przekonany, że gdyby nie było Szymanowskiego, nie byłoby Krzesanego i nie byłoby wielu w ogóle wpływów muzyki góralskiej, nie tylko u mnie, ale także u Henryka Mikołaja i u innych jeszcze, gdyby nie właśnie Szymanowski, który kto odkrył to. Przełamał, prawda? Pewne przełamał. Pana właściwie wciągnęły góry. To była taka eksplozja Krzesanego, prawda? Rzeczywiście skończyłem Krzesanego 14 lipca, czyli w rocznicę zburzenia Bastylii. W związku z tym tak mi się to skojarzyło, że to było zburzenie mojej awangardowej Bastylii, zamknięcia się w jakimś tam takiej kapliczce dodekafoniczno-aleatoryczno i tak dalej. I jakieś takie wyjście szersze w świat. No, kiedy jeszcze, pamiętam, pojechałem do Krakowa, Janowi Kręcowi, który był pierwszym wykonawcą tego utworu, pokazałem to pierwszą połowę jeszcze Krzesanego nieskończonego, to on wtedy powiedział: Wojtku, otworzyłeś okno dusznego pokoju awangardy na świeże górskie powietrze. Oczywiście ja to często powtarzam, ale to są rzeczy, których się nie zapomina i poczułem się jakoś wyzwolony i to był taki moment właściwie wyzwolenia. Tak, to były te inspiracje górskie, potem są też te inspiracje, o których pan mówił, religijne. Czy zawsze szukał pan wsparcia w wierze, jak był pan młody też? Tak, w skrócie powiem, że ja z tych darów Ducha Świętego zawsze posiadałem jeden, to znaczy bojaźń Bożą. To znaczy nie byłem może bardzo takim zdyscyplinowanym członkiem Kościoła, jeśli chodzi o dokładne obserwowanie postów, mszy i tak dalej, do czasu. Natomiast to, że Bóg istnieje, to nie ulegało dla mnie najmniejszej wątpliwości i dyskusja dalsza jest, jak się to widzi, w czym się to widzi. Ktoś to ładnie powiedział, że moje niebo nigdy nie stanęło w płomieniach, odnosząc się do książki Parandowskiego. Otóż ja rzeczywiście nie odczuwałem nigdy elementów zwątpienia, pretensji. Nawet jak był pan bardzo młodym człowiekiem, poszukującym? Absolutnie nie. Tych momentów jakiegoś takiego manifestacyjnego ateizmu, nawet okresu, kiedy czytywałem kilkanaście lat, miałem, jak czytywałem, tam, nie wiem, Przybyszewskiego czy coś takiego. Ten mój taki pewien przełom nastąpił dość późno, gdzieś tak w okresie stanu wojennego, w momencie zetknięcia się, takiego zadomowienia się wszystko na Jasnej Górze, bo zostałem tam rzeczywiście przyjęty jako taki jakiś i niemalże jeden z członków wspólnoty. Czyli można powiedzieć, że to była jakaś taka też eksplozja, bo z tego, co wiem o panu, to wcześniej pan był zgoła innym człowiekiem, prawda? Miałem w życiu różne momenty, żeby użyć jakiegoś ładnego, staropolskiego słowa i hulaszcze. Choćby lata paryskie, prawda? Choćby lata paryskie, o których wolałbym nie pamiętać. Znaczy oczywiście pamiętać o zetknięciach z cudowną Nadią, ale Bularze. Już nie z tą inną stroną życia paryskiego. Zresztą muszę powiedzieć, to była jakaś taka ogromna satysfakcja, potem powrót do Paryża wtedy, kiedy już tam przyjeżdżałem na jakieś wykonanie swojego utworu. Jako dojrzały człowiek. I kiedy już stać mnie było na porządny hotel, a nie mieszkać nie tak jak wtedy tam. To są też takie satysfakcje. Czy ja żałuję czegoś, czy chciałbym, żeby coś wróciło? Zawsze uważałem, że wszystko jest tak, jak ma być. Czy tworzenie to jest proces radosny, czy bywa bolesny? On jest, ja bym powiedział inaczej, on jest taki niesłychanie pozytywny, znaczy jest podniecający strasznie. To wtedy ten człowiek czuje, że żyje. Poza tym to są te okresy, że tak się człowiek pęta właściwie. Takie wątpliwości. Nie mam pomysłu. Zawsze jakieś te nuty mogę zlecić, prawda? No przy tych takich utworach właśnie, które są takie troszkę na siłę pisane, to ja to poznaję, że jest niedobrze. Kiedy słyszę, no wiesz, to jest interesujące tam, ciekawe. To ja myślę, o Jezus, powiesić się, koniec. Wyrzucić ten utwór do śmieci. Jeśli jedni w
wpadają w entuzjazm, a inni mówią kicz, dno, to jest w porządku. Jeśli to budzi skrajne emocje. Znaczy, że utwór żyje. Znaczy, że żyje. Tak. Nigdy nie rozmawialiśmy o muzyce filmowej, bo zawsze skupialiśmy się na wielkich dziełach. To jest troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o, prawda, inspirację. A inspiracją jest motyw, myśl przewodnia filmu i obraz z tego. Obraz. Ciężko się pisze do filmów intelektualnych. Ciężko. Jeśli chodzi o obraz, dla mnie takim mistrzem jest Andrzej Wajda. No strasznie łatwo się do niego pisze, to trzeba powiedzieć. Nawet w tym jest jego siła właśnie, że on tak inspiruje aktorów, bo im daje swobodę. I to samo ze mną jest. On napisz mi parę minut takiej muzyki, parę minut takiej. Ja w związku z tym piszę na parę minut muzyki. Potem patrzę, a to wszystko wspaniale się łączy, nawet czasowo. Mimo, że w ogóle nie myślałem o długości tej sceny, tylko coś sobie tam napisałem. I potem jakoś tak dziwnie się składa, że to pasuje bez specjalnych jakichś cięć, bez specjalnych montaży. Myślę, że może ma jakieś takie muzyczne poczucie rytmu właśnie filmu, które się być może pokrywa właśnie z moim poczuciem. Oczywiście komentarze takie typu filozoficznego no też bywają, to się wtedy przeważnie powołuje na dawną muzykę, tam w filmie Zanussiego Iluminacja, który jest takim najbardziej jego filmem, no, mówiącym o podstawowych sprawach właściwie naszego bytu, naszego istnienia. Tam użyłem takie, jak to u Bacha bywa, takie schodzące kroki takie basowe, jakby, troszkę jak aria na strunie, ale taka bardziej jeszcze patetyczna. To było po prostu odwołanie się do tej największej muzyki. Jak. A jaki był Francis Coppola? Tak jak Wajda. Też żadnych ograniczeń czasowych, żadnych synchronicznych. Im większy reżyser, tym mniej jest przekonany, że on wie, jaka powinna być muzyka. No Coppola mi powiedział, ja zrobiłem ten film, no teraz ty jesteś kompozytorem, to już jestem reżyserem z Polańskim. To niektóre sceny możesz sobie pisać, co chcesz, prawda? Ale są niektóre, które właśnie strasznie tak wie dokładnie, że ta funkcja muzyki musi być taka niesłychanie precyzyjnie dokładna z jego wizją. To... A jak jest w przypadku filmu o Szpilmanie? Tej muzyki jest tam niewiele i ona jest cała oparta na jednej takiej melodyjce. Pamiętam dokładnie miejsce, w którym mi ta melodyjka przyszła do głowy. Tak schodziłem polami elizyjskimi, idąc od łuku triumfalnego prawą stroną, gdzieś tak mniej więcej na wysokości kawiarni Fouquet słynnej. Przyszło mi takich parę nutek do głowy. To jest cała muzyka do tego filmu. I taki temat, no taki typowy instrument tych kapel, czyli na klarnet. To jest taka muzyka, taki beat get. Tak. A czy tworząc muzykę miał pan wpływ czasami na zmianę długości obrazu? Czy to... A co mnie to nic już potem nie obchodzi. Mógłbym chcieć siedzieć tam. No są tacy kompozytorzy, wie pani. Ale przypuszczam, że to jest u tych kompozytorów, którzy się zajmują tylko muzyką filmową. Ja jednak mogę powiedzieć, że to zamykam ten film, nagrana muzyka, no to już końca, ja wracam do swojej symfonii, powiedzmy. Autorem jest reżyser i on może robić z moją muzyką, co chce. Tak powiedział pan, że proces tworzenia tych dzieł symfonicznych jest różnie. Czy ten proces przebiega szybciej? To jest przemysł. Wielkie pieniądze to jest zaangażowane. Jeden dzień zdjęć tam kosztuje produkcji ileś tam tysięcy dolarów czy złotówek. Tutaj musi być termin dotrzymany. Ja nie mogę sobie się tak dwa lata rozmyślać, jak nad Exodusem przez dwa lata rozmyślałem. Czy 14 lat czekania na następny koncert fortepianowy, to... To nie są żarty w filmie, produkcja cała czeka. Tam ktoś spytał przy Drakuli, mówi, kto to zinstrumentował tą muzykę? Mówi, jak to kto? Ja, Kilar. Dopiero potem się dowiedziałem, że to całe sztaby są. Kompozytor muzyki do Gladiatora mówił, że miał 7 współpracowników. Ale on już nie jest wtedy autorem sam tego dzieła, prawda? No wie pani, ja, kiedy się już wejdzie w ten przemysł, w te wielkobudżetowe filmy, że tam ty zrobiłem tych kilka filmów w Ameryce, no to mogę sobie pozwolić. Natomiast jak tamci mają jeden za drugim filmy i ciężkie pieniądze, to jest jakby oczywiste. Ja się dowiedziałem na przykład we Francji, kiedy pisałem muzykę do filmu reżysera, który pracował z Georges Auric.
Okazało się, że Oryk nie umiał instrumentować, na przykład. Także jak to możliwe? To jest przemysł. Poznał pan świat, ludzi, jakby z innej planety, można powiedzieć. Ale myślę, że i w tym świecie znalazł pan ciekawych, którzy w jakiś sposób pana zafascynowali. No strasznie polubiłem Amerykę po prostu, niezależnie od tego, bo strasznie mi się ci ludzie podobają. Takie w każdym razie są moje doświadczenia, skąd idąc bliską mi słodką Francją, to z tymi przyjaźniami to bywały bardzo różnie. Amerykanie mi się strasznie podobają w swojej tej takiej naiwności, wie pani. Jest fantastyczny, jest ten brak biurokracji. Ja podziwiam ich przede wszystkim to pozytywne myślenie, konstruktywne, ten brak histerii, brak jakiś tego naszego właściwie wiecznego niezadowolenia, wiecznego lamentowania. No, poniekąd wynika to z naszej historii, przeszłości. Ameryka nie doznała co? Tak, najgólniej mówiąc nie doznała tego, co Europa. Zmierzam do pana fascynacji pozamuzycznych, bo myślę, że właśnie chłonął pan życie poza dźwiękami muzycznymi również bardzo intensywnie. Ja wolę nie myśleć o tym moim okresie takim studiów, w cudzysłowie, paryskich, bo to grzechy młodości i tak dalej, spuśćmy na to zasłony. Ale miło się do tego wraca we wspomnieniach. Nie, nie miło. Nie? Nie miło. No wiele rzeczy wspominam niemiło, wie pani, w moim życiu. No, wspominam niedobrze mój okres fascynacji koridą. Koridą? Tak. Jeździł pan do Hiszpanii? A, specjalnie po to. Ja potrafiłem, korida jest raz na tydzień, w niedzielę, o 5:00 po południu. Ale jest taki okres, mianowicie to jest w okolicach świętego Izydora, który jest patronem koridy, kiedy koridy są przez 3 tygodnie codziennie. Ja pojechałem do Madrytu specjalnie po to, żeby być codziennie na koridzie. Byłem 20 razy byłem na koridzie. W tej chwili nie mogę tego zrozumieć. Jakaś taka chwilowa fascynacja, ten średniowieczny obyczaj. Odrzutowce przelatują nad tą Plaza de Toros, a tutaj krew się leje, pani, jak za dawnych czasów i walka, to się nazywa walka. No już ten byk jest tak osłabiony, że oczywiście, że giną toreadorzy. W czasie tych moich trzech tygodni pobytu zginęło 2 toreadorów. No ale ryzykują, dostają ciężkie pieniądze, to ryzykują, no to wiadomo. A co panu dało takie uczestniczenie w koridzie? Nie wiem, pani, no fascynatem, dlatego mówi, że się wstydzę. A jakim innym? Długo trwało, bo kiedyś jak byłem w Meksyku, prawda, to ja byłem nawet gotów lecieć, ponieważ koridy nie było w Mexico City, tylko była gdzieś nad morzem, tam Aguascalientes bodajże miejscowość. Byłem gotów polecieć tam samolotem, żeby na tą koridę i wrócić. Wracał pan po koridzie, siadał pan nad kartką papieru nutowego i mógł pan tworzyć? No to było w przerwie pisania Krzesanego właśnie. Może trochę tej krwi Krzesanego jest tego. Ja skończyłem tą wolną, pierwszą część Krzesanego i wtedy właśnie pojechałem do Madrytu w 1974 roku. No jak wróciłem stamtąd, to jak mi się napisała ta szybka część, już ta Krzesana. Tak, czyli potrzebne były takie nowe jakieś doznania. A jakie mi jeszcze fascynacjami może się pan podzielić? No góry, tak. A literatura? Francuska literatura, rzeczywiście. Flaubert, Madame Bovary, ale także powiedzmy Anna Karenina. Ja miałem taki do tej literatury, która mówi o kobietach w taki sposób bardzo głęboki, właśnie jak Madame Bovary, czy właśnie jak Anna Karenina. Właściwie jest się po stronie tych kobiet grzesznych. Wydaje mi się, że bardziej zrozumiałem tą taką tajemnicę kobiecości i jakby pewną wyższość właśnie, wyższość emocjonalną. Tak trudno nam jest kobiety zrozumieć i jeszcze jest Salambo Flauberta też. To jest portret kobiety fenomenalny zupełnie. Wspomniał pan już dzisiaj o przyjaźni, o tym, że Amerykanie potrafią być przyjaciółmi. To dla pana bardzo ważna wartość, przyjaźń? Tak, no wie pani, no to jest chyba jedna z najważniejszych spraw w naszym życiu. Największym szczęściem jest zdolność właśnie do kochania, no nie tylko kochania kobiety, ale kochania w ogóle drugiego człowieka. Przyjaźń jest jedną z tych odmian właśnie. Ja współczuję ludziom, którzy nie zostali obdarowani darem właśnie kochania. Zgłosił się do nas pan ze Szwecji.
który posiadał korzenie sięgające Mieszka. To była od Tonów tak naprawdę. Od Tonów. Była to dynastia niemiecka Limburg von Stirn, która miała być zresztą z piastami związana. Tak, jedna z